Jesteś już dużym chłopcem. Już 4 latka mam, przedstawić chcę się wam. Możecie mówić mi Kajtuś. Świat szybko zmienia się, ja wszystko poznać chcę. Co chwilę nowa zagadka. Mama i tato słuchają mnie. Ja wciąż pytania zadawać im chcę. A kiedy jest mi źle i płakać mi się chce, niech wszyscy wiedzą, że Kajtuś, 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 och Kajtuś, to ja! Witaj, mój drogi. Dzisiaj oprócz nas chyba nikogo nie interesuje czytanie. A kogo? A więc jednak nie będziemy sami. Dzisiejsze opowiadanie ma tytuł Kajtuś jest chory. Kajtuś źle się czuł od samego rana. Miał rozpalone czoło. Wydaje mi się, że masz gorączkę. Przyniosę ci jakieś lekarstwo. Musisz odpoczywać. Po pewnym czasie Kajtuś zaczął się nudzić w łóżku. O! Kajtek, wracaj do łóżka. Ja nie chcę leżeć w łóżku. Weź to, lepiej się poczujesz. Następnego dnia stało się coś dziwnego. Mamo! Proszę, lepiej się czujesz? Patrz! To chyba wietrzna ospa. Wietrzna ospa? A to oznacza, że nie powinieneś wstawać z łóżka. I nie wolno ci tego drapać. Dlaczego? Bo krosty nie będą chciały się goić. Proszę cię, tylko nie drap. Kąpiel gotowa. Ta choroba szybko mija. Kajtusiowi trudno było powstrzymać się od drapania krostek. Znowu cię swędzą? Tak, trochę. Co to jest? Zaraz zobaczysz. O, pokaż mi na chwilkę swojego dinozaura. Teraz wygląda jak ja. Ja chcę to zrobić. Kiedy mama i Kajtuś skończyli oklejać dinozaura kropkami, on też wyglądał, jakby miał wietrzną ospę. Kajtuś nie lubił siedzieć w domu. Wolałby wyjść na dwór i bawić się z różą. Mamo, zobacz! Większość krostek zniknęła! Mogę się pobawić na dworze? Jeszcze nie, skarbie. Wchodzisz do wanny? Dobrze. Czy dinozaur może się kąpać ze mną? Może patrzeć, ale nie powinien wchodzić do wody. Kajtuś myślał, że krosty nigdy nie znikną. Lecz pewnego ranka zauważył, że prawie ich nie ma. Witaj, synku. O, dinozaurowi zniknęło sporo kropek. Tak jak mnie. Naprawdę? Pokaż mi. Pa, pa! Kajtuś poszedł powiedzieć Ruzi, że już może bawić się z nią w ogródku. Cześć, Ruziu. Patrz, kropki mi zniknęły. O! Mamo! Co się stało? Teraz Ruzia ma ospę wietrzną. O, masz rację. Weźmiesz dużo lekarstw i znikną ci wszystkie kropki, jak dinozaurowi. Tak! Dzieci, pora na bajkę. Dzieciaki! Co dzisiaj robił Kajtuś? Dzisiejsza bajka nosi tytuł Kajtuś uczy się jeździć. Kajtuś uczy się jeździć. Widziałaś gdzieś Kajtusia? Chciał mi pomóc przy samochodzie. Jeździ swoim autem po ogrodzie. Pip, pip. Kajtuś ma samochód. Brr, brr, brr.
Jak wiecie, Kajtuś uwielbia samochody i autobusy i ciężarówki. A, tu jesteś. Tatoś! Zapomniałeś? Chciałeś mi pomóc umyć samochód. Tak! Kajtuś wyobrażał sobie, że prowadzi najfantastyczniejszy samochód na świecie. Witam, panie lwie! Zobacz, co przez ciebie zrobiłem. Pa? Tato, jesteś mokry. Co się stało? Kajtuś nie wiedział, że to przez niego tatuś oblał się wodą. No, to był wypadek. Głupio wyglądam? Tak. Nadal chcesz mi pomóc? Pewnie! Prowadziłem samochód, tato! Serio? Tak! Uwielbiam samochody! Wiem. Kiedy byłem mały, też je lubiłem. Nadal je lubisz? Popatrz, mamo! Jest Cześciusieńki! No to na co czekamy? Jedźmy na piknik, na plażę! Witam, panie lwie! Kiedy będę duży, będę mógł prowadzić samochód, tato? Nauczysz mnie? Oczywiście, Kajtusiu, oczywiście. Może dzięki temu poczujesz się lepiej? Pora na bajkę! Kiedy Kajtuś miał 3 lata, bardzo bolało go ucho. Kajtuś idzie do lekarza. Nie chcę iść do pani doktor, mamo. Dlaczego, Kajtusiu? Coś mi robiła. Czujesz się lepiej. Już nie będzie bolało. Pani doktor cię prosi, Kajtusiu. Kajtusiu, pani doktor jest miła. Nie lubię jej. Mój dinozaur ugryzie panią doktor. Kajtusiu. Dzień dobry. Miło cię znowu widzieć. Jak się czuje twoje ucho? Zobaczmy. Nie. Mój dinozaur panią ugryzie. Dinozaur, nie ciesz się, że mnie widzi. Myślisz, że pozwoli mi zajrzeć do twojego ucha? Ostatnim razem, kiedy Kajtuś był u lekarki, bardzo bolało go ucho. Więc to tego nie lubisz? Włożyła mi to pani w ucho, to bolało. Kajtusiu, może chciałbyś przez to popatrzeć? To naprawdę ciekawe. Dobrze. No i? Mogę zajrzeć ci do ucha? Czujesz się już lepiej i nie będzie bolało. Dobrze.
Jestem bardzo zadowolona. Za kilka dni będziesz zdrów. Och nie, nie ugryzie mnie, prawda? O, rozumiem. Mam zajrzeć do ucha dinozaura. Tak. Chyba podawałeś mu właściwe leki, doktorze Kajtusiu. Świetnie, doktorze Kajtusiu. Dinozaur jest zupełnie zdrów. Kiedy doktor Kajtuś wrócił do domu, bardzo chciał znaleźć kogoś z bólem ucha. Ha, masz śmieszne uszy, Gilbercie. O! A chcę ci zajrzeć do ucha. Co się stało? Co się dzieje? Kto chce posłuchać opowieści? Wy też lubicie misie przytulanki? Dzisiejsza historyjka ma tytuł Misiowa koszulka Kajtusia. Misiu, ty siadaj tutaj. Uważaj, jedzie! Kaczka, kaczka, kaczka! Rusia, bawić się! Zgoda! Nie! Kajtuś nie wierzył własnym oczom. Ruzia miała na sobie jego ulubioną koszulkę. Oho! Co się stało, synku? Ruzia nosi moją koszulkę z misiami! Ty już z niej wyrosłeś, dlatego dałam ją twojej siostrze. Nieprawda! Wcale nie jest dla mnie za mała! Jest moja! Kochanie, zdejmij ją na chwilkę. Koszulka w misie? Na razie włożysz swoją z myszkami, dobrze? Och, widzisz? Właśnie, że nam nie pasuje. O, jest w sam raz. Cieszę się. O. Przestań. Biedny Kajtuś. Od leżenia na dywanie swędział go brzuszek, bo koszulka go nie zakrywała. Może naprawdę była za mała? Ale Kajtuś miał już pomysł. Postanowił przykleić ją do spodni. Wstrętna taśma! Trzymajcie się! Kajtusiowi było smutno. Zrozumiał, że nie da rady dłużej chodzić w tej koszulce, ale nie chciał się z nią rozstawać. Kajtusiu! To ty, kiedy dostałeś koszulkę z misiami. Ślicznie wyglądałeś. Miałeś 2 lata. Byłem taki mały i wtedy ją dostałem? Przepraszam, że nie spytałam cię, czy mogę ją oddać Ruzi. Nie pomyślałam, że ona jest dla ciebie aż taka ważna. Kajtuś lubił swoją koszulkę, ale wiedział, że ostatnio urósł i już nie może jej nosić. Może schowamy ją gdzieś, żebyś ją miał na pamiątkę. Oddam ją mojemu misiowi. Dobry pomysł. Misiu, pięknie wyglądasz w nowej koszulce. Misio, koszulka! Babciu! Po
poczytasz nam o Kajtusiu? Bardzo chętnie. Wszystko wydarzyło się, kiedy Kajtuś miał 3 latka. Opowieść ma tytuł Letnia noc Kajtusia. Kiedy ona do nas przyjdzie? Powinna być lada chwila. Chodź, babciu. Nie mogę się przecisnąć. Och, babciu, jesteś za duża. Kajtek i Ruzia najbardziej na świecie lubili zostawać ze swoją babcią. Cześć, dzieciaki. A co ty tam masz, Różyczko? Kiedy mama i tata wyszli, babcia bawiła się z Ruzią i Kajtusiem w najróżniejsze zabawy. La, 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 la. Potem dzieci szykowały się do spania. Babcia usypiała Ruzię, czytając jej bajkę, a w tym czasie Kajtuś się mył i czyścił zęby. Potem położył się do łóżka i czekał, aż przyjdzie babcia, żeby i jemu poczytać bajkę. Babciu! Był sobie dzielny rycerz, który jeździł. Babcia czytała bajkę, a Kajtuś był coraz bardziej i bardziej senny. Dobranoc, papa. O, Gilbercie! Ała! Oh. Kajtuś zupełnie się obudził i nie mógł zasnąć, chociaż bardzo się starał. Próbował inaczej ułożyć poduszkę, ale nic z tego. Ponieważ działo się to latem, za oknem ciągle było jasno. Jak można było zasnąć przy takim świetle? Kajtuś próbował położyć się odwrotnie, ale i to nie pomogło. Ojej! Kajtuś za nic nie mógł usnąć i miał już tego dość. Kajtusiu, wszystko pomieszałeś. Trzymasz głowę tam, gdzie powinny być nogi. Babciu, nie mogę usnąć. Wcale się nie dziwię. Tak jasno jest u ciebie w pokoju i nie wiem dlaczego. Nie masz zasłon? Gdzie one są? Ach tak, już pamiętam. Mama zaniosła je do pralni. Ale mam pomysł. Kajtuś był bardzo ciekawy, jaki to pomysł. Zobacz, zrobiliśmy nocne niebo. Teraz powinieneś usnąć. Dziękuję, babciu. Skoro to ma być nocne niebo, czegoś nam tu brakuje. Wiesz czego? Gaszy światło. Oj! Nocne niebo było tak piękne, że teraz bez problemu Kajtuś zapadł w sen. Poczytać wam, dzieci? Co tutaj mamy? Dzisiejsza historia ma tytuł Nowe buty Kajtusia. Ach, ach! Gilbercie! Ach! Jest! Mam ci pomóc zawiązać sznurowadła? Nie. Moje nogi bolą. No tak, urosła ci stopa. Buty zrobiły się za małe. Trzeba kupić nowe. Na razie załóż kalosze. Od razu pójdziemy do sklepu z butami. Zwykle Kajtuś lubił wkładać kalosze, żeby chlapać się w kałużach. Ale dziś było słonecznie, więc wolałby pobiegać. Cześć, Sara! O, cześć, Kajtuś! Dokąd idziesz? Do sklepu kupić buty. Pościgamy się, jak będziesz je miał! Cześć! Cześć, Sara! Ja też chcę biegać tak szybko jak Sara. Chodź, synku!
Kajtuś lubił przyglądać się butom w sklepie. Było tyle różnych rodzajów sandałów, damskich pantofli. I nawet butów do pracy. Ops! Są do biegania. Które ci się podobają, kochanie? Kajtuś nie mógł się zdecydować, który kolor był najładniejszy. Przepraszam, zanim wybierzesz kolor, zobaczymy, jaki masz rozmiar. Postaw stopę. To będzie rozmiar... rozmiar 7. Mamo, mamo! Mam rozmiar 7! Naprawdę nóżka bardzo ci urosła. Powiedz, wolisz niebieskie czy żółte? Ja bym chciał... A może zielone? Zielone? Tak! Zapakuję kalosze do pudełka, żebyś mógł zabrać je do domu. Wybrałeś sobie naprawdę ładne buty. A co powiesz na moje? Najpierw powinnaś zmierzyć stopę. Moje stopy dawno temu przestały rosnąć. Sara, gonisz mnie? Pościgamy się! Cześć! Gonię, goń mnie! Chcecie, Kajtusia? Poczytać wam? Aha, a o czym będzie dzisiejsza opowieść? Ma ona tytuł Duży przyjaciel Kajtusia. Kajtusiu to Andrzejek. Z jego mamą przyjaźnie się od dzieciństwa. Andrzej wydał się Kajtusiowi bardzo duży i sporo starszy. Ale ty wyrosłeś, Andrzejku. Ile masz lat? Mam już 6. Pobawcie się, a ja porozmawiam z jego mamą. Co robimy? Zbudujemy zamek? Nie masz żadnych gier? Już wiem, może pogramy w piłkę? Nie, nie w domu. Wow! Zburzyłeś mi zamek. Co ty opowiadasz? Sam go zburzyłeś. Nie wiesz, że w domu nie wolno grać w piłkę? No to pobawmy się w coś innego. Może w chowanego. Dobrze, to ja się chowam. Zgoda, ja będę liczył. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uwaga, szukam. Szukam! Kajtek, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Kajtuś nie mógł się oprzeć, żeby połaskotać Andrzejka w stopę. Znalazłem cię! To nie fair, potknąłem się! Dlaczego nie fair? Teraz ty kryjesz? Pobawmy się w coś innego. Dobrze, masz tu jakieś zabawki? Andrzej denerwował Kajtusia. Pewnie, że mam. Pokażę ci robota. Andrzej, zobacz mojego robota. Co się stało? Połamałeś moje krzesełko. Andrzejku, nic ci nie jest. Połamał moje ulubione krzesełko. Nie chcę takiego kolegi. Andrzejku, moje biedactwo. Zaraz przyniosę bandaż. Już dobrze, syn. Kajtuś był zły na Andrzeja. Ale kiedy zobaczył ranę, zaczął mu współczuć. Czy to bardzo boli? Mam nadzieję, że nic mu nie będzie. Niechcący połamałem to krzesło. To był wypadek. Może pogracie sobie w piłkę na dworze? Tylko, że piłka wpadła na drzewo. Wejdę po nią. Kopnij mocno! Patrz! Tak się kopie!
obaj chłopcy świetnie się bawili. Patrz, piłka jest znowu na drzewie. Widzieliście Kajtusia? Jaki ma strój? Zobaczymy, co u niego. Opowiadanie ma tytuł Nowa opiekunka Kajtusia. Rodzice Kajtka wybierali się do restauracji na kolację. Ja chcę iść z wami! Synku, to rocznica naszego ślubu. Wyjątkowy dzień dla mamy i taty. A dla ciebie i Róży mamy niespodziankę. Zajmie się wami nowa opiekunka. Cieszysz się? Nie chcę żadnej nowej opiekunki. To pewnie Ewa. Pójdę jej otworzyć. Ja nie lubię tej Ewy. Ewa była nową opiekunką, a Kajtuś wolał tę, która przychodziła do tej pory i nawet nie miał zamiaru polubić Ewy. Cześć, Kajtusiu, jestem Ewa. Naciśnij tylko ten guzik. Papa! Twoja mama pięknie wygląda. I twój tata jest taki elegancki we fraku. Pomachajcie im. Wieczorem przyszła pora na kolację. Ja nie chcę żadnej kolacji. Ja też nie chcę żadnej kolacji. Kajtusiu, proszę cię, żebyś jadł. Nie będziesz mnie zmuszać. Zaraz mam pomysł. Twoi rodzice wyszli na uroczystą kolację do restauracji. Może zrobimy to samo. Wprawdzie Kajtuś od razu postanowił, że nie lubi Ewy, ale pomysł bardzo mu się spodobał. Chodźcie, musimy się ubrać. Teraz wyglądasz tak elegancko jak twój tata. Naprawdę tak myślisz? No pewnie. Kajtuś odkrył, że zaczyna lubić Ewę. Przebierzmy Rózię, żeby wyglądała pięknie, tak jak wasza mama. Gilbercie! Stójcie! Kajtusiowi spodobało się przebieranie, ale ciągle nie nabrał apetytu na sałatkę. Kajtek, proszę cię, musisz zjeść! Nic nie będę jadł na kolację. Ja też nie będę nic jadła na kolację. Jeśli nie chcecie kolacji, to może zjecie śniadanie. Jak możemy zjeść śniadanie? Przecież to pora kolacji. To proste. Od tej pory wszystko będziemy robić na odwrót. Spróbujemy? Cześć, Kajtek, cześć, Ewo. Czy bawiliście się tak dobrze jak my? Zjedliśmy śniadanie. Naprawdę? A co z kolacją? Powiedziałam im, że kolacja będzie jutro. Czy to możliwe? Oczywiście, że może być jutro. Ale jeśli jesteś gotowa, odwiodę cię do domu. Nie, tatusiu, nie. Kajtuś tak miło spędził czas z nową opiekunką, że nie chciał jej wypuścić. Nie martw się, Kajtek. Obiecuję, że niedługo znowu się zobaczymy. Macie ochotę posłuchać o Kajtusiu? To siadajcie. Zobaczymy, co też u niego słychać. A tak, dzisiejsza historia ma tytuł Kajtuś w parku rozrywki. Tato, daleko jeszcze? Tato, daleko jeszcze? Niedaleko. Daleko jeszcze? Jesteśmy na miejscu. Kajtuś był bardzo przejęty, bo była to jego pierwsza wycieczka do parku rozrywki. Cieszył się, że będą się bawić razem z tatą. Ojej! Na początek wybrał spływ pontonem po rwącej rzece. Stań przy tej miarce. Co to jest? Żeby wejść, trzeba mieć odpowiedni wzrost. Jest! Podoba ci się? Tak, fajnie to jest. Ale pewnie trochę się boisz, co? Tata i Kajtuś zgodzili się, że miło jest płynąć rwącą rzeką, ale i trochę strasznie.
Później były już tylko mocniejsze wrażenia i więcej śmiechu. A potem woda nas ochlapała. Kto chce deser? Ja proszę, ja też proszę. Pycha. Naprawdę nie wiem, czy wata cukrowa jest taka dobra dla dzieci. To znaczy, że ty nie chcesz? O? Proszę. Kajtuś bardzo lubił jeździć na diabelskim młynie. Z wysoka mógł zobaczyć cały park. Tato, tato, o tam! To był największy miś, jakiego Kajtuś widział w życiu. Żeby go wygrać, trzeba było wrzucić wszystkie kółka na kołki. Dla Kajtusia to było bardzo trudne. To tylko wydaje się łatwe. Tato, może ty spróbujesz? Postaram się trafić. Jest! Brawo, kochanie! Kajtuś bardzo, bardzo chciał, żeby tata wygrał misia. I co, podobało wam się? Och, bardzo, mamo! A co najbardziej? Może spływ rwącą rzeką? Albo diabelski młyn? Już wiem! Pewnie jak tata rzucał kółkami i wygrał misia! Tak! Hej, dzieciaki! Czytamy? Zróbcie mi miejsce. Chciałabym usiąść między wami, żebyście oboje widzieli książkę. Babciu, o czym dzisiaj będzie? O całkiem nowej przygodzie Kajtusia. A tytuł jest Kajtuś idzie do pracy. Kajtuś szedł dzisiaj do pracy razem ze swoją mamą. Najpierw trzeba ostrożnie przejść przez te obrotowe drzwi. Ja już umiem, zobacz, mamo. Dobrze, idź pierwszy. Tylko nie zapomnij wyjść po drugiej stronie. Mamo! No tak, pchaj mocno, synku. Ja chcę jeszcze raz przejść! Kajtuś jeszcze nigdy niczego podobnego nie widział. Tyle tu było ciekawych dźwięków i bardzo wiele osób, których wcale nie znał. Kajtek? Ty pewnie jesteś Kajtek. Miło cię widzieć. Zapraszam do biura. Kajtuś przyszedł mi pomagać. To mój pokój. Siadaj sobie przy biurku. Co chciałbyś robić, kochanie? Ja chcę pracować. Kajtuś myślał, że praca to pisanie na papierze. Tym będę pracował. Skończyłem. Zobacz, mamo. Doskonale, synku. Poczekaj sekundę. Mamo, to jesteś ty, to tata, to jest Ruzia, a to ja. Weź sobie, to dla ciebie. Bardzo piękny obrazek, dziękuję. Wspaniale rysujesz, skarbie. Możemy się pobawić? Teraz nie mogę. Najpierw muszę coś dokończyć. Narysuj drugi obrazek. Cześć, misiu. Praca mamy zabiera tyle czasu. Kajtek, ja jeszcze nie skończyłam. Ale mam dla ciebie niespodziankę. Halo? Tato? To ja, Kajtek. Pracuję razem z mamą. Jestem zajęty i jest ze mną misio. Kocham cię, tatusiu. Pa! Co powiesz na drugie śniadanie? Mama rozłożyła jedzenie na biurku i razem z misiem mieli piknik w biurze. Przypniemy twoje rysunki na mojej tablicy.
żeby każdy mógł je podziwiać. Tak, ja to zrobię. Wow, jakie ładne. Tatuś. Idźcie do domu, niedługo się tam spotkamy. Widzisz, to jest biuro, w którym pracuje mama. Zgadza się. Kajtuś był bardzo dumny, że może opowiedzieć tacie wszystko o biurze mamy. Poczekaj, ja ci pokażę. Drzwi były bardzo ciężkie, dlatego tata pośpieszył z pomocą. Żeby popchnąć te drzwi, trzeba mieć naprawdę dużo siły. Wiem, tato. Kajtuś opowiedział tacie, jak spędził dzień u mamy w pracy. Babciu, co tam masz? Poczytasz nam? Dzisiejsza opowieść ma tytuł Kajtuś opiekuje się Ruzią. Dzieci wspaniale się bawiły nową zabawką Ruzi. Wszędzie ich było słychać. Okropnie boli mnie głowa. Muszę się położyć. Mógłbyś przypilnować Ruzi, żeby nie napsociła? Dobrze, mamo. Dziękuję ci, kochanie. Może zamiast hałasować narysujecie zwierzątka? Potrzebuję trochę ciszy. Dobrze. Kajtuś potrafił cicho bawić się z Ruzią. Zostaw to, teraz będziemy rysować. Ruziu, nie tam! Ruziu, nie! Oddaj to! Nie, nie! To moje! Przestań! O! Nie krzycz tak! Mamę boli głowa! Kajtek! Co wy wyprawiacie? Myślałam, że jesteś mądry i będziesz opiekował się siostrą, a nie walczył z nią. Kajtusiowi było bardzo przykro, że mama gniewa się na niego. Starał się jak umiał najlepiej. Mamo, ja próbowałem! Córeczko, musisz odpocząć. Ruzia chciała? Zaraz wrócę, skarbie. Ja już nigdy więcej nie chcę opiekować się Ruzią. Och, Kajtusiu, opowiedz, co się stało? Chciałem, żeby tego nie robiła, ale ona mnie nie usłuchała. Niełatwo jest być starszym bratem. Zaraz umyję tę ścianę. Ja chcę ci pomóc. Byłoby wspaniale. Kiedy byłam mała, miałam opiekować się młodszą kuzynką Belą. Wiesz, co ona zrobiła? Wycisnęła całą dupkę pasty do zębów i wymazała się nią. To bardzo nieładnie. A ja miałam takie same kłopoty jak ty. Jak ładnie to umyłeś. Kajtek! Naciśnij! Kajtusiu, jesteś już takim mądrym chłopcem i takim dobrym starszym bratem dla Ruzi. Zajmijcie miejsca i przygotujcie się do startu. Pora na czytanie. Spójrzcie na Kajtusia, on też jest gotowy do startu. Nasze opowiadanie ma tytuł Kajtuś leci samolotem. Kajtuś razem z całą rodzinką wybierał się na wakacje. Pierwszy raz w życiu miał lecieć samolotem. Tak
się to robi? Kajtusia wszystko ciekawiło. Na razie nie odpinaj, bo już niedługo startujemy. Musisz być oparty. Dobrze się tam sprawujecie? Mamo, musisz się oprzeć. Samolot startował. Kajtuś z zachwytem patrzył przez okno, jak wszystko w dole robi się coraz mniejsze. Te małe pudełka to domy. Czy zaraz lądujemy? Nie, jeszcze nie. Życzysz sobie śniadanie? Śniadanie? Proszę. Kajtuś jeszcze nigdy nie jadł śniadania w samolocie. Po śniadaniu tata słuchał muzyki, a Kajtuś postanowił sprawdzić, jak to działa. Dzień dobry, kawalerze. Podoba ci się lot? Powiedz dzień dobry panu pilotowi. Dzień dobry. Chcesz z tatą przyjść do kabiny pilotów? O, tak. Dziękujemy, bardzo chętnie. Oto nasza kabina. To jest Kajtuś. Dzień dobry. Cześć. Tata, co to jest? To są zwykłe chmury. Chmury? Naprawdę? Jesteśmy teraz w chmurach. Tak. Podoba mi się w chmurach. Musicie wracać na miejsca, bo niedługo lądujemy. O, byłbym zapomniał. Każdy młody pilot dostaje to. Kajtuś był bardzo dumny z odznaki pilota. Wkrótce samolot wylądował na lotnisku. Jesteśmy na ziemi! Dziękujemy państwu za wspólny lot. Kajtusiu, życzę ci udanych wakacji. I mam nadzieję, że się spotkamy, jak będziesz wracać do domu. Po takim meczu musicie być zmęczeni. Siadajcie obok mnie, a ja wam poczytam. I co my tu widzimy? Kajtuś gra w piłkę nożną. Opowiadanie ma tytuł Kajtuś piłkę kopie. Kajtuś był bardzo przejęty, bo miał do niego przyjść jego kolega, Andrzej, i mieli razem pograć w piłkę. Kajtusiu, nie hałasuj tak. Co ty wyprawiasz? Kajtek, co robisz? Nic. Nic? Andrzej zaraz przyjdzie. Tak, wiem. Będziemy grać w nogę. Andrzej jest najlepszym piłkarzem. Wierzę ci, kochanie, ale nie pozwolę wam grać w domu. Przykro mi. Dobrze, mamo. Kajtuś postanowił poćwiczyć, zanim przyjdzie kolega. Synku, zobacz, kto przyszedł. Cześć, Andrzej. Dobrze, do mnie. Super. Łap. Ojejku. Andrzej, naprawdę świetnie grasz w piłkę. Kajtuś też chciał być takim dobrym piłkarzem. Ja... Nie lubię grać w nogę. Pamiętasz, jak uczyłeś się jazdy na łyżwach? Tak. O, sporo musiałeś poćwiczyć, zanim zacząłeś jeździć. Trzymaj, spróbuj jeszcze raz. Ja... O!
Kajtuś był zły. Chciał pokazać Andrzejowi, że jest w tym dobry. Ale nie wiadomo dlaczego nie mógł trafić w piłkę. Nie chcę w to więcej grać. Chodź, Kajtek, zaraz się nauczysz. Nie dam rady, to za trudne. Spróbuj jeszcze raz. Kajtuś postanowił, że jeszcze raz kopnie piłkę. Dalej, Kajtek, w końcu ci się uda. No to hop. Ruju! My też chcemy pograć. Jest punkt! Hurra! Świetnie, synu! Brawo! Świetnie! Kiedy wreszcie udało mu się kopnąć piłkę, Kajtuś czuł się jak prawdziwy piłkarz. Cukierki albo psiku! Siadajcie, dzieci! Mam dla was coś wyjątkowego. Poczytamy o tym, jak Kajtuś bawi się w Halloween. Posłuchajcie. Mamo, mamo, czy to już czas? Aha, tak, już pora. Możecie się przebierać, ty i Róża. Hurra! Widzę, że mamy w domu astronautę. Gotowy do startu? Za chwilę, tato. Silniki włączone. Ruziu, dla ciebie kostium klauna, taki jak chciałaś. To prawda, Ruzia prosiła o niego, lecz kiedy go zobaczyła, przypomniała sobie, że bardzo boi się klaunów. Ja nie chcę. Nie chcesz zbierać cukierków? Naprawdę? Kajtuś nie mógł uwierzyć, że Ruzia nie chce z nim zbierać cukierków. Dlaczego Ruzia nie chce iść? Ruzia się boi, bo jest jeszcze za malutka na Halloween. Skoro się boisz, lepiej zostań w domu. Założymy hełm, synku. Papa, mamo! Mama została w domu razem z Ruzią, a Kajtuś pod okiem taty poszedł zbierać słodycze. Śmiało, synku. Na co czekasz? Pomóc ci? Zapomniałeś coś powiedzieć, tak? Witaj, ale mnie zaskoczyłeś. Niecodziennie do moich drzwi puka astronauta. Co miałeś powiedzieć? Dzień dobry, cukierek albo psikus? Co pan wybiera? O, dziękuję. Tyle cukierków niepotrzebnie się bałem zapukać do tego pana. Cześć, Kajtek! Jestem strasznym potworem! Ua. A ja jestem astronautą! Leoś jest potworem, a Klementynka pielęgniarką. Patrzcie, ile mam cukierków! Ua. Klementynka, Leoś i Kajtuś razem pukali do domów sąsiadów. Cukierek albo psikus, cukierek albo psikus! Zebrali mnóstwo słodyczy, zanim wrócili do domu. Kończyła się już noc duchów. Został im tylko jeden dom. Cukierek albo psikus! Któż to nas dzisiaj odwiedził? Witamy astronautę i jego przyjaciół. To ja! Słuchajcie, chcecie słodycze? To zapraszam do środka. Lubię takie słodkie zabawy. Dzieci, poczytać wam? Chcesz przewracać kartki w książeczce? Dobrze.
Możemy zaczynać. Tytuł tej historii to Kajtuś obserwuje ptaki. Babciu, idziemy? Nie poganiaj mnie, ptaki nie uciekną. Kajtuś wybierał się dzisiaj z babcią obserwować ptaki i nie mógł się doczekać, kiedy wyjdą. Bardzo lubił wszystkie wyprawy z babcią. Tu nie ma ptaków. Jesteś pewien? Nadstaw uszu. Słyszę je. Gdzie one są? Babciu, widzę je. Patrz, na drzewie. Przyjrzymy im się z bliska? Babcia zawsze wiedziała, co trzeba zrobić, zupełnie jak wróżka. Zawsze umiała czymś zaskoczyć Kajtusia. Teraz nadstaw ręce. Ziarenka? Tak jest. Zobaczysz, jak szybko będziemy mieli towarzystwo. Uważaj. Jaki ładny, jak mu smakuje. Wracaj! Nie goń go. Małe ptaszki boją się hałasu i ludzi. Musimy siedzieć bez ruchu i nic nie mówić. Wtedy się ośmielą. Wkrótce czerwony ptaszek wrócił, żeby jeść ziarenka. Zanim przyleciał następny, a za nim kilka innych. Aż trudno uwierzyć. Patrz! Orety! Zrobimy sztuczkę. Możesz stanąć? Dobrze, teraz wyciągnij rączki przed siebie i stój spokojnie. Jest ptaszek! Babciu, jest moich rąk! Kajtuś był bardzo przejęty. Jeszcze nigdy żaden ptaszek nie jadł mu z rąk. Idziemy już? Dlaczego gwizdzesz? To taka rozmowa z ptaszkami. Może się uda i ptaszki nam odpowiedzą. Próbuj, próbuj. Nie od razu się udaje. Musisz poćwiczyć. Babcia była zadowolona, że Kajtusiowi podobało się obserwowanie ptaków. Postanowiła, że da mu specjalny prezent. Jaki domek? Ale to nie jest domek do zabawy. Zobacz. Babciu, ziarenka się wysypują. Tak powinno być. To jest karmi dla ptaków. Mam go od wielu lat i pomyślałam, że teraz dam go tobie. Przyjdą tu ptaki? Nie mam pojęcia. Zobaczymy. Kajtuś i babcia zdecydowali, że powieszą karmnik na tarasie. To odpowiednie miejsce. Będziesz mógł obserwować ptaki ze swojego okna. I tak Kajtuś polubił obserwowanie ptaków, zupełnie jak jego babcia. Cieszę się, że zostaniecie tu na noc. I posłuchajcie, co robił Kajtuś w tej historii. Ma ona tytuł Kajtuś nocuje u kolegi. Wszystko działo się tego dnia, kiedy Leon zaprosił Kajtusia, żeby nocował u niego. Kajtuś razem z mamą pakowali rzeczy. Kajtek, zobacz, niczego nie zapomnieliśmy? Mojej piżamy! Tak jest! Jeśli masz zamiar nocować u Leosia, musisz ją zabrać. Czy masz już wszystko? Tak. Kajtuś pierwszy raz w życiu miał nocować u kolegi w domu. Był tym bardzo przejęty. Wsiadaj, synku. Wydaje mi się, że czegoś zapomnieliśmy. Tylko co to może być? Zastanówmy się. Piżama? Piżama! Szczotka do zębów? Szczotka do zębów! Twój miś? Tak, mój miś! Zapomnieliśmy misia! Dobrze, teraz masz wszystko. Jedziemy? Tata Leosia zbudował mu domek na drzewie, a Kajtuś lubił się w nim bawić. Kajtusiu, Leosiu, pora na kolację. Idźcie umyć.
umyć ręce? Kajtuś wspaniale się bawił w domu Leosia. Lecz kiedy przyszła pora kolacji, poczuł się samotny. Zaczął myśleć o mamie i tacie i swoim domu. Nie jesteś głodny? Jestem. Zobaczymy. Kto pierwszy zje, ten pierwszy dostanie deser. Potem Kajtuś i Leon szykowali się do snu. Kajtuś zobaczył, że w domu u Leosia nawet mycie zębów było dobrą zabawą. Lecz kiedy trzeba było się kłaść, Kajtuś poczuł, że tęskni za mamą i za tatą i swoim domem. Zrobiło mu się bardzo smutno. Gotowi do spania? Kajtusiu, wejdź do łóżka. Dobranoc, skarbie. Ojejku, co się stało, Kajtusiu? Ja chcę wrócić do domu. Mam pomysł. Może chcesz porozmawiać ze swoją mamą? Mamo, ja chcę wrócić do domu. Czy Miś też chce z tobą wrócić? Miś? Biedny Miś. Pewnie czuje się bardzo samotny w twoim plecaku. A tak się cieszył, że będzie z tobą spał u Leosia. Kiedy Kajtuś przytulił się do Misia, nie myślał już o powrocie do domu. Położył go na poduszce i dał mu dużego buziaka. Czy twój Miś czuje się już lepiej? Tak, bo mocno go przytuliłem. Świetnie! Dobranoc, płynanoc! Karaluchy popoduchy! Macie ochotę posłuchać opowieści o Kajtusiu? Tak, chcemy! Zobaczymy, co ostatnio słychać u Kajtusia. A tak, dzisiejsza opowieść ma tytuł Kajtuś jest coraz starszy. Pewnego dnia Kajtuś i jego tata byli w ogrodzie. Nagle... Tatusiu, zobacz! Co to jest? Czy on już nie żyje? Tak. Powinniśmy go pochować, wiesz? Dlaczego ten ptaszek umarł, tato? Czy ja wiem? To dosyć trudne pytanie. Kajtuś nie rozumiał dlaczego. Myślę, że odszedł, bo był bardzo stary. Bardzo stary? Aha. Był bardzo stary i umarł. Kajtuś nie mógł się doczekać, kiedy będzie starszy. Chciał być już dużym chłopcem, ale nie przyszło mu do głowy, że może być bardzo stary. Tatusiu, dlaczego tak robisz? Nie widzę już tak dobrze jak kiedyś. Powinienem mieć okulary. Rety, zaczynam się starzeć. Kiedy Kajtuś to usłyszał, przypomniał sobie, co tata mówił o ptaszku, że umarł, bo się zestarzał. Patrzcie na Ruzię. Ona już pięknie sama je. Rośniesz i z każdym dniem robisz się coraz starsza. Podobają ci się moje rolki? Och, tak. Dostałam je na urodziny. Na urodziny? O! Tak, jestem już o rok starsza. Kajtuś bardzo się zmartwił. O, duży z ciebie chłopiec. Z każdym dniem robisz się większy i starszy. Ja nie chcę być starszy. Dlaczego, synku? Powiedziałaś, że Ruzia jest coraz starsza i ty jesteś coraz starszy i Sara jest coraz starsza, a mały ptaszek umarł, bo był już bardzo stary. Aha, mały ptaszek, rozumiem. Kajtuś wyszeptał tacie do ucha, że nie chce być starszy, bo boi się umrzeć. No tak, to jasne. Posłuchaj, przed tobą jest wiele, 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 wiele czasu, żeby urosnąć i dojrzeć. A więc na razie nie musisz się o to martwić. Zaufaj mi, dobrze? Dobrze, tatusiu. Jak myślisz, które jest najstarsze?
A które najmłodsze? A więc dinozaur będzie po środku. Tak. Miś jest najstarszy? Tak. I przed nim też jest wiele, wiele dni, żeby dorosnąć, prawda? Przede mną też? Tak, przed tobą też. Siadajcie, dzieci. Teraz wam poczytam. Patrzcie, Kajtek je śniadanie. Ale to nie było zwykłe śniadanie. Posłuchajcie o śniadaniu niespodziance. Pewnego poranka Kajtuś wstał bardzo, bardzo wcześnie. Starał się chodzić cichutko, tak żeby nikogo nie obudzić. Mamo, śpisz? Tato, śpisz? Kajtuś czuł się wyspany i bardzo, bardzo głodny. Postanowił, że sam zje śniadanie. Po chwili wpadł na lepszy pomysł. Zrobi śniadanie dla całej rodziny. O! Kajtuś? Cześć, Ruziu, chodź ze mną. Och! Ja przygotuję śniadanie dla wszystkich. Kajtuś nie chciał, żeby rodzice się obudzili. Postanowił, że zrobi rodzicom niespodziankę. Ruziu, pijesz mleko? Cześć, Gilbercie, jesteś głodny? Śniadanie, kotku. Ups. Przygotowanie śniadania to ciężka praca. Trzeba było nakryć do stołu. Kajtuś chciał zrobić mamie i tacie największą niespodziankę w życiu. Wow! Co to było? Ja nic nie słyszałem. Kajtek jest chyba w kuchni. Kajtusiu! Czy wszystko w porządku? To niespodzianka. A, rozumiem, dobrze. Ciekawe, jaką niespodziankę szykuje nasz synek. Bardzo ciekawe. Kajtusiowi wydawało się, że w szafce jest mnóstwo rzeczy, ale nie widział niczego, co można byłoby podać na śniadanie. Mama lubi te płatki. Babeczki! Tata uwielbia babeczki! O! Kajtuś nie zdążył wszystkiego przygotować. Mamo, poczekaj! Jeszcze jedną rzecz chciał postawić na stole, żeby jego śniadanie było prawdziwą niespodzianką. Gotowe! Możecie wejść! O! To śniadanie, niespodzianka! O, zaskoczyłeś nas! Jak ładnie! Zobacz, moje ulubione płatki już w misce. A na moim talerzu jest babeczka i masło, żebym mógł ją posmarować tak, jak lubię. Udało się niespodziankowe śniadanie!